W imieniu Walter Skluwer Polska mam przyjemność powitać Państwa bardzo serdecznie na kolejnym seminarium dotyczącym problematyki podatku od towarów i usług. Tematem dzisiejszego seminarium są zmiany w podatku od towarów i usług, implikacje dla sektora ochrony zdrowia. Mam przyjemność powitać pana doktora Adama Bartosiewicza, który będzie prelegentem dzisiejszego seminarium. Pan Adam jest jednocześnie współautorem komentarza książkowego, już piątego wydania komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług, dostępnego w sprzedaży na stronach Wolters Kluwer Polska. Proszę Państwa, przedmiotem dzisiejszego seminarium będą zagadnienia VAT-owskie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną zdrowia. Poszczególne tematy, na których się skupimy, to będą kwestie zagadnień zwolnień przedmiotowych w podatku od towarów i usług, kwestie związane z kasami rejestrującymi i nowym obowiązkiem, który obejmie zapewne część przedstawicieli tego sektora, obowiązek posługiwania się kasami rejestrującymi. Także na pewno powiemy o nowych stawkach, które od 1 stycznia obowiązują nas w podatku od towarów i usług. Oddaję teraz głos panu Adamowi. Myślę, że możemy przejść do rozpoczęcia wykładu. Dzień dobry, proszę Państwa. Witam Państwa na seminarium poświęconym skutkom podatkowym związanym ze zmianami w ustawie VAT, skutkom podatkowym, jakie dotykać będą jednostek podatników, którzy wykonują pewne świadczenia w zakresie ochrony zdrowia. Proszę Państwa, te zmiany, które dotkną tych podatników, przede wszystkim związane są z faktem, że od dnia 1 stycznia 2011 roku w dosyć istotny sposób zmieniły się przepisy dotyczące zwolnień podatkowych, dotyczące zwolnień przede wszystkim dla różnego rodzaju usług. Dotychczas bowiem cały sektor ochrony zdrowia praktycznie jakby prawie nie istniał w VAT-ie, tak? Dlatego że było zwolnienie przedmiotowe obejmujące niemal wszelkie usługi w zakresie ochrony zdrowia i podatnicy świadczący usługi w tym zakresie byli zwolnieni od VAT-u, ponieważ często to była ich jedyna sprzedaż, no to praktycznie występowali jako nie-VAT-owcy. Z dniem 1 stycznia 2011 roku przynajmniej dla części jednostek dosyć dużo w tym zakresie się zmienia. No i teraz chciałbym opowiedzieć co nieco na ten temat, właśnie na temat tych zmian. To będzie pierwsza część naszego seminarium. Później postaram się odpowiedzieć na pytania, które Państwo zadawaliście w dniach poprzednich, te, które zadajecie z tego, co wiem dzisiaj, podczas czatu. Przypominam jednocześnie, że jest taka możliwość, jest uruchomiony czat i te pytania można zadawać, odpowiedzi na te pytania w jakiś na pewno sposób pojawią się, zostaną opublikowane. Jeżeli nie teraz, to na pewno później. Proszę Państwa, przechodząc wszakże do rzeczy, jaki jest główny sens, jaka jest główna idea zmian? No, tak jak już mówiłem, dotychczas od podatku, od VAT-u zwolnione były usługi w zakresie ochrony zdrowia, te, które mieściły się w dziale 85 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 1997 roku, no bo właśnie ta klasyfikacja miała wówczas zastosowanie dla celów podatkowych. Od 1 stycznia 2011 roku generalnie podejście ustawodawcy do usług, do zwolnień od podatku usług zmieniło się. Zmieniło się w co najmniej kilku wymiarach i implikuje to, czy też skutkuje to także w zakresie usług związanych z ochroną zdrowia. Może najpierw kilka słów ogólnych właśnie na temat samej idei, czy samego głównego mechanizmu zmian. Otóż dotychczas te zwolnienia od podatku od towarów i usług dotyczące usług zawarte były przede wszystkim w załączniku nr 4 do ustawy. W tym załączniku nr 4 była lista kilkunastu czynności i tam między innymi były właśnie usługi w zakresie ochrony zdrowia. No i było kilkanaście czynności tam wymienionych. Te czynności były scharakteryzowane poprzez odwołanie się do odpowiedniego symbolu PKWiU. Jeżeli jednostka wykonywała tego rodzaju czynności, tego rodzaju świadczenia, no to wtedy korzystała bez żadnych dalszych w zasadzie warunków ze zwolnienia od VAT-u. Z dniem 1 stycznia 2011 roku ten załącznik zniknął, został skreślony z ustawy. Teraz kwestie zwolnień podatkowych dla usług regulują
przede wszystkim przepisy zawarte w artykule 43 ustęp 1, punkty od 17 do 41. Natomiast z załącznika nr 4 mamy listę kilkunastu punktów, gdzie te zwolnienia podatkowe są opisane. Po drugie, jeżeli mówimy o tych zwolnieniach, no to trzeba zwrócić uwagę na fakt, że nie ma już teraz opisania zwolnienia, czy też określenia tego, co jest zwolnione od podatku poprzez odniesienie się do PKWiU. To odniesienie do PKWiU zniknęło z nowego brzmienia ustawy. Teraz usługi zwolnione określone są przez opisanie jej cech, przez określenie ich cech, bez odnoszenia się do PKWiU. Ja za chwilę będę mówił o tym, w jaki sposób te cechy zostały na nowo określone. Zaraz przytoczę Państwu przepisy, pokażę te przepisy i będziemy analizować poszczególne ich fragmenty. Ale co jeszcze trzecie, co dotyczy wszystkich zwolnień dotyczących usług, ale dotyczy tak bardzo mocno usług w zakresie ochrony zdrowia, to fakt, że o ile dotychczas zwolnienia miały głównie charakter przedmiotowy, to znaczy, że zwolniona od podatku była dana usługa mieszcząca się w danym grupowaniu PKWiU, niezależnie od tego, kto świadczył tę usługę. To o tyle w nowym stanie prawnym, który obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku, duża część zwolnień, i dotyczy to bardzo mocno zwolnień w ochronie zdrowia, duża część zwolnień ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. To znaczy, że dana usługa charakteryzująca się określonymi cechami, jakimi cechami, o tym zaraz będę mówił, jest zwolniona, ale pod warunkiem, że jest wykonywana przez określony podmiot. Nie ma już w zasadzie czystych zwolnień przedmiotowych, a na pewno nie ma ich w ochronie zdrowia, o czym za chwilę będę mówił. Tak więc istotne będzie nie tylko to, jaka to jest usługa, ale również i to, kto ją wykonuje. O tym też będziemy sobie za chwilę mówić szczegółowo, no i będę mówił o praktycznych konsekwencjach z tym związanych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o materię ściśle związaną ze zwolnieniem od podatku usług w zakresie ochrony zdrowia, no to kwestie te regulują od dnia 1 stycznia 2011 roku przepisy artykułu 43 ustęp 1. Punkt 18, 19 i 20. Ja zaraz przeczytam te przepisy. Tam są zawarte przede wszystkim regulacje dotyczące tego zwolnienia. Jest jeszcze jedno uzupełnienie zawarte w przepisach wykonawczych. O tym przepisie wykonawczym też będę mówił. To jest zwolnienie zawarte w paragrafie 13 w jednym z końcowych punktów, które uzupełnia zakres zwolnień w ochronie zdrowia. Proszę Państwa, zwolnieniom w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w zakresie usług dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego poświęcone są od dnia 1 stycznia 2011 roku trzy punkty w ustawie. Artykuł 43 ustęp 1, punkt 18, punkt 19 i punkt 20. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów zwolnione od podatku są usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. Po drugie, zgodnie z punktem 19, zwolnione od VAT-u są usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w stosownych przepisach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, oraz przez psychologów. Natomiast zgodnie z punktem 20 od podatku zwolnione są także usługi transportu sanitarnego. Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia wykonawczego, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku, od podatku od towarów i usług zwolnione są także usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone przez uczelnie medyczne.
No bo uczelnie medyczne same w sobie nie są ani zakładami opieki zdrowotnej, ani nie podpadają pod to drugie zwolnienie. Stąd, żeby usunąć pewną taką lukę, w przepisach wykonawczych zawarto zwolnienie dotyczące tego rodzaju usług wykonywanych przez uczelnie medyczne. Tyle stanowią przepisy, proszę Państwa. Jeżeli popatrzeć na te przepisy, te nowe przepisy, no to można od razu zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, zwolnienie nie ma już charakteru przedmiotowego. Zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Bo zauważcie Państwo, że przepisy mówią, że owszem, zwolnione są usługi opieki medycznej, służące określonym celom, o ile są świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, punkt 18, albo o ile są świadczone przez osoby wykonujące określone zawody medyczne, to jest punkt 19, albo o ile są świadczone przez uczelnie medyczne, to jest z kolei ten przepis z rozporządzenia. Zwolnienie ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy. Żeby zastosować zwolnienie, to dane świadczenie związane z ochroną zdrowia ma być wykonywane przez podmiot wymieniony w przepisie, czyli przez zakład opieki zdrowotnej, przez podmiot będący zawodem medycznym, o tym szerzej jeszcze za chwilę, ewentualnie przez uczelnię medyczną. Nie ma już prostego przełożenia, że wystarczy, aby dana usługa mieściła się w zakresie usług opieki medycznej, w zakresie usług w ochronie zdrowia. Ona musi być wykonywana przez określony podmiot. Tylko wtedy to zwolnienie może mieć zastosowanie. W tym kontekście, proszę Państwa, od razu pojawia się problematyka refakturowania tych usług. Być może Państwo zauważyliście, niedawno został podniesiony w prasie chociażby problem refakturowania pakietów medycznych. Czy można je refakturować ze zwolnieniem, czy nie można ich refakturować ze zwolnieniem. Tutaj w ogóle chciałbym zwrócić uwagę, omawiając ten problem, na szerszy aspekt, mianowicie od dnia 1 stycznia 2011 roku nie można już mówić o takim prostym, automatycznym refakturowaniu czynności zwolnionych. No bo dotychczas, jeżeli mieliśmy zrefakturować czynność, która jest zwolniona od VAT-u, no to refakturując można było przepisać to zwolnienie i niczym innym się nie martwić. Od dnia 1 stycznia 2011 roku, gdzie część zwolnień ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, takiego prostego refakturowania już nie ma, dlatego że określony podmiot musi wykonać czynność, żeby ona była zwolniona od podatku. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę, że jeśli daną usługę będzie refakturował, będzie odsprzedawał podmiot, który nie jest zakładem opieki medycznej, albo podmiot, który nie jest przedstawicielem zawodu medycznego, względnie nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę takich osób, względnie nie jest uczelnią medyczną, to zwolnienie, jak wynika z literalnego brzmienia przepisów, nie powinno mu przysługiwać. Na to zresztą, proszę Państwa, zwracał już kiedyś uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości w jednym ze swoich orzeczeń. Co prawda orzeczenie to dotyczyło nie ściśle usług związanych z ochroną zdrowia, tylko usług wykonywanych przez protetyków i przez techników dentystycznych. Chodziło tam mianowicie o przypadek refakturowania czynności związanych ze sprzedażą i z obsługą, powiedzmy, protez dentystycznych. Tak? To było orzeczenie w sprawie C401/05 Dental Laboratory i w tym orzeczeniu ETS powiedział, że jeżeli daną usługę, jeżeli daną czynność odsprzedaje podmiot, który nie jest podmiotem wymienionym w przepisie, tam chodziło o technika dentystycznego, tak? To on nie ma wtedy prawa do zwolnienia. Stąd wynikałby wniosek, że w przypadku refakturowania usług medycznych, nawet jeżeli te usługi zostały zakupione ze zwolnieniem, no to zasadniczo podmiot refakturujący te czynności nie będzie miał prawa do zwolnienia, bo też nie ma statusu zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nie jest przedstawicielem zawodu medycznego, względnie nie zatrudnia takich osób na umowę o pracę. Póki co wydaje się, że refakturowanie opieki medycznej przez pracodawcę na pracowników raczej powinno być opodatkowane.
Wprawdzie Ministerstwo Finansów twierdziło, że czynności te opodatkowaniu nie powinny podlegać, że powinny być refakturowane ze zwolnieniem, no ale zobaczymy, czy był to tylko pogląd wyrażony bez jakiegoś głębszego przemyślenia, czy też być może jakieś regulacje prawne specjalnie dotyczące tej kwestii zostaną wprowadzone. Proszę Państwa, kontynuując jeszcze temat, kontynuując jeszcze kwestie związane z tym, że zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, no to trzeba zwrócić uwagę, że zwolnienie przysługuje zakładom opieki zdrowotnej, punkt 18. No nie ulega wątpliwości, że tutaj chodzi o zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Nie będzie przy tym miało znaczenia, czy jest to publiczny zakład opieki zdrowotnej, czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. I takiemu zakładowi zwolnienie będzie przysługiwać w zakresie oczywiście świadczeń związanych z opieką medyczną. Z punktu 19 wynika, z tego następnego punktu dotyczącego zwolnień od podatku świadczeń w zakresie ochrony zdrowia, wynika, że zwolnienie będzie przysługiwać także świadczeniom w zakresie opieki medycznej, które są wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów, przez pielęgniarki i położne, przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, przez psychologów. Te świadczenia zwolnione będą od podatku. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, nie do końca może być jasne, kto jest osobą wykonującą inny zawód medyczny. Tutaj co prawda ustawa VAT odsyła do artykułu 18d ustęp 1 punkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, odsyła do tej definicji, wszakże ta definicja tam zawarta też ma dosyć opisowy charakter i pewne wątpliwości mogą powstawać. W każdym razie stanowi się w tej ustawie o ZOZ-ach, że osoba wykonująca inny zawód medyczny to osoba, która udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o ZOZ-ach. Świadczenia zdrowotne są określone, wyliczone w jednym z początkowych artykułów tej ustawy, pod warunkiem, że ta osoba ma odpowiednie kwalifikacje lub odpowiednie przygotowanie zawodowe. No i można, proszę Państwa, zastanawiać się, jakież to mogą być inne zawody medyczne. Wydaje mi się, że na pewno jednak mimo wszystko będzie to fizykoterapeuta, będzie to ratownik medyczny, będzie to na przykład asystentka stomatologiczna, będzie to technik medyczny, diagnosta laboratoryjny, felczer, technik radioterapii. Wszystkie te osoby, które wykonują świadczenia medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o ZOZ-ach i które mają ku temu kwalifikacje, albo stosowne wykształcenie, albo jakieś kwalifikacje o charakterze stricte zawodowym. Druga rzecz, drugi problem, jaki pojawia się w tym kontekście, no to taki, komu dokładnie to zwolnienie przysługuje. No bo nie ma wątpliwości, że jeżeli podatnikiem wykonującym usługi w zakresie opieki medycznej jest osoba fizyczna, która sama jest lekarzem, sama jest psychologiem na przykład, sama jest pielęgniarką, no to wtedy na pewno to zwolnienie będzie jej przysługiwać. Myślę, że nie powinno być wątpliwości, że zwolnienie będzie przysługiwać także w sytuacji, kiedy podatnikiem fakturującym, sprzedającym usługi jest spółka osobowa. Jawna, partnerska, cywilna. Zapewne najczęściej będą to spółki partnerskie i cywilne. Jeśli wszyscy wspólnicy albo większość wspólników to osoby, które to osoby fizyczne, które też są przedstawicielami tych zawodów medycznych. Czyli dajmy na to spółka pielęgniarek i położnych, tak, która świadczy usługi w tym zakresie, gdzie większość wspólników to pielęgniarki i położne, albo nawet wszyscy wspólnicy to pielęgniarki i położne. Zwolnienie będzie obejmować także sytuację taką, kiedy podmiotem świadczącym usługi w zakresie opieki zdrowotnej będzie inny podmiot, czyli inna osoba fizyczna, inna spółka niż ta, która składa się
z tych osób wykonujących zawody medyczne albo dowolny inny podmiot, na przykład spółka z o.o., o ile zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby, które są przedstawicielami tych zawodów medycznych. Tutaj wydaje się, że ten wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę jest konieczny, no bo jeżeli to jest pracownik, to wtedy podmiot sprzedający te usługi działa jako pracodawca, działa jako podmiot, który sprzedaje usługi świadczone przez swoich pracowników. Nie działa jako podmiot pośredniczący de facto. Jeśli u takiego podatnika osoby wykonujące zawody medyczne i świadczące te konkretne czynności medyczne byłyby na kontraktach, byłyby na umowach cywilnoprawnych, to wtedy zwolnienie uważam, że nie będzie przysługiwać. Wypowiadał się w tej kwestii ETS w przywoływanym już przeze mnie przed chwilą orzeczeniu w sprawie Dental Laboratory 401/05 i tam też była właśnie podobna sytuacja, że podmiot, który sam nie miał uprawnień wymienionych w przepisie, odsprzedawał usługi, odsprzedawał czynności wykonane przez podmiot, przez osobę, która miała stosowne uprawnienia, ale która nie była jego pracownikiem, ale była tylko i wyłącznie zatrudniona na podstawie, czy też nie tyle zatrudniona, co współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej. No i w takiej sytuacji ETS powiedział wyraźnie, że zwolnienie nie przysługuje, bowiem wtedy taki podmiot odsprzedający, refakturujący usługi działa jako pośrednik. Stąd też, proszę Państwa, jeszcze jeden wniosek, o którym już częściowo mówiłem, ale jeszcze raz chciałbym to podkreślić, jeszcze raz chciałbym to powtórzyć. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z refakturowaniem usług w zakresie ochrony zdrowia, usług, które zostały przez nas kupione ze stawką ZW, należy dokładnie rozważyć to, czy my refakturując też możemy zastosować zwolnienie podatkowe, czy też możemy na fakturze napisać ZW, czy też należałoby jednak ten VAT doliczyć, dlatego że podmiot refakturujący nie ma stosownych uprawnień, nie jest podmiotem wymienionym w przepisie jako podmiot, który ze zwolnienia może korzystać. Czyli nie jest zakładem opieki zdrowotnej, nie jest uczelnią medyczną, nie jest podmiotem, który byłby zawodem medycznym albo który zatrudniałby takie zawody medyczne. To, proszę Państwa, jeden z dosyć istotnych aspektów, nowych aspektów zwolnień w zakresie ochrony zdrowia. To, że zwolnienie dotyczące świadczeń opieki medycznej nie przysługuje wszystkim podmiotom świadczącym takie usługi, ale tylko tym podmiotom, które mają określony status, czyli tym podmiotom, które są zakładami opieki zdrowotnej, albo tym, które wykonują, albo tym, które są przedstawicielami zawodów medycznych, albo tym, które zatrudniają na podstawie umowy o pracę takie osoby, takich przedstawicieli zawodów medycznych. To jest jedna bardzo ważna rzecz, która w istotny sposób zmieniła się z dniem 1 stycznia 2011 roku. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę w kontekście korzystania z tego nowego zwolnienia, to to, że określenie zwolnienia od dnia 1 stycznia 2011 roku nawiązuje do celu wykonywanych czynności. Bo owszem, świadczone są usługi w zakresie opieki medycznej, ale takie, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ale pojawił nam się tutaj w opisie zwolnienia cel wykonywanych świadczeń. One mają służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Za chwilę powiem coś, nieco więcej na temat tego celu, bo tutaj jest dosyć bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące tej kwestii, ale najpierw chciałbym zwrócić jeszcze na jedną uwagę. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Otóż, jeżeli porównać tę definicję, czy ten opis czynności zwolnionej, jaki zawarty jest w punkcie 18 i w punkcie 19 ustawy o VAT, to można zauważyć, że ten opis w zasadzie pokrywa się z definicją świadczenia zdrowotnego, jakie
jaka to definicja zawarta jest w przepisach ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia i o finansowaniu opieki medycznej ze środków publicznych. Tam w bardzo podobny sposób zdefiniowane jest to świadczenie zdrowotne. Jaki z tego wniosek wynika? No, moim zdaniem jeden podstawowy, a mianowicie taki, że co do zasady świadczenia, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu tamtej ustawy, co do zasady będą w zdecydowanej większości przypadków zwolnione od VAT-u, bo Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z tą definicją zawartą w ustawie dotyczącej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, kontraktuje zasadniczo tylko świadczenia właśnie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czyli co do zasady, to co kontraktuje NFZ, to zasadniczo będzie zwolnione od VAT-u, dlatego że skoro kontraktuje to NFZ, to z samej swojej istoty to będzie świadczenie w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. To nie będzie tak, że tylko to, co finansuje NFZ, to będzie zwolnione od VAT-u. To, co finansuje NFZ, to będzie zwolnione od VAT-u, ale oprócz tego, co finansuje NFZ, będzie ileś tam świadczeń, które jeśli będą wykonywane w celu profilaktyki, w celu zachowania, ratowania, przywracania, poprawy zdrowia, one też będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nie ma i nie będzie takiego warunku, że musi być sfinansowanie z NFZ-u albo że musi być skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty, żeby było zwolnienie. Także te usługi niefinansowane przez NFZ, także te usługi wykonywane bez skierowania, bo widziałem, że takie pytania, takie problemy też się już pojawiły, zresztą odniosę się do nich jeszcze szczegółowo później. Takie usługi też mogą korzystać ze zwolnienia, o ile one służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Istotny jest cel wykonywanych świadczeń. Wielokrotnie na tę kwestię zwracał uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości, później Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, no bo od 1 grudnia 2009 roku mamy już do czynienia z nową nazwą tego organu. Było co najmniej kilka orzeczeń, w których ETS zwracał uwagę na tę kwestię, podkreślał te aspekty. No i teraz chciałbym odnieść się do części z tych orzeczeń. To, że w ogóle znalazło się tutaj odniesienie w opisie tego zwolnienia do celu wykonywanych świadczeń, do tego, że tak bardzo mocno zwrócona jest uwaga na to, że te świadczenia mają być wykonywane w określonym celu, jest w ogóle związane również z filozofią funkcjonowania tych zwolnień, bo to, zgodnie z dyrektywą, to zwolnienie i kilka innych to są tak zwane zwolnienia wprowadzane w celu publicznym. I ten cel publiczny, tym celem publicznym tutaj jest ochrona zdrowia, stąd takie ścisłe powiązanie prawa do zwolnienia z celem wykonywanych czynności. I w co najmniej kilku orzeczeniach Europejski Trybunał Sprawiedliwości, później Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na te kwestie zwracał uwagę. No i pierwszym z takich orzeczeń, o których chciałbym powiedzieć krótko, było orzeczenie w sprawie C76/99 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej i tam Europejski Trybunał Sprawiedliwości podkreślał, że dla rozstrzygania o tym, czy dana czynność w zakresie opieki medycznej jest zwolniona od podatku, czy też nie, należy uwzględnić cel czynności. Jeżeli czynność ta ma na celu zdiagnozowanie, jeżeli czynność ta ma na celu wyleczenie osoby, to ona może korzystać ze zwolnienia od podatku. Generalnie dostrzec można taką myśl w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, że zwolnione od podatku są te czynności związane z ochroną zdrowia, które wykonywane są po to, żeby kogoś wyleczyć. Nie wszystko to, co ma związek z ochroną zdrowia, będzie
zwolnione od podatku od towarów i usług, ale te czynności, które mają na celu wyleczenie kogoś. Tam, gdzie zasadniczym celem tych czynności jest doprowadzenie do tego, że ktoś będzie zdrowy. Czyli chcemy sprawdzić, co mu jest, po to, żeby go leczyć. Nie dla osiągnięcia jakichś innych celów, ale po to, żeby osiągnąć ten skutek w postaci tego, że ktoś będzie zdrowy albo że będzie mniej chory ewentualnie, mówiąc kolokwialnie. No i na te kwestie w kolejnych swoich orzeczeniach Europejski Trybunał Sprawiedliwości zwracał uwagę. Można tutaj chociażby wskazać na orzeczenie w sprawie C384/98, orzeczenie w sprawie Dotter przeciwko Wilmajer. I tam powstał problem, czy usługa pobrania DNA i zbadania tego DNA może być zwolniona od VAT-u, jeżeli te czynności zostały wykonane po to, żeby ustalić, czy dana osoba jest ojcem dziecka, czy też ojcem dziecka nie jest. Tutaj to badanie medyczne, ta czynność była wykonana po to, żeby rozstrzygnąć jakiś spór, żeby ustalić, która ze stron sporu sądowego ma rację. Nie chodziło o wyleczenie kogokolwiek, o zdiagnozowanie kogokolwiek, no ale chodziło o to, żeby ustalić, kto mówi prawdę. Podobnie, proszę Państwa, następne orzeczenie, na które chciałbym zwrócić uwagę, orzeczenie w sprawie C307/01, orzeczenie w sprawie Ambrumenil dotyczyło dosyć podobnej kwestii, dotyczyło lekarza, który wykonywał pewne czynności związane z badaniami lekarskimi, związane z medycyną, na zlecenie różnych organów. Wydawał zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów uzyskania uprawnień rentowych. Wykonywał badania lekarskie, żeby ustalić, jak duża jest szkoda na osobie celem dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych potem przez te osoby. Badał określone przypadki dla celów wydawania opinii w procesach o błędy w sztuce lekarskiej. I tam Europejski Trybunał Sprawiedliwości też zwrócił uwagę na to, że te wszystkie czynności nie były wykonane po to, żeby kogoś wyleczyć, tylko były wykonane po to, żeby rozstrzygnąć jakiś spór sądowy, żeby ocenić, gdzie leży prawda, żeby ocenić, która ze stron miała rację. Tutaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał wyraźnie, że tutaj zwolnienia nie ma, bo nie były te czynności wykonywane po to, żeby doprowadzić do wyleczenia kogoś albo do uczynienia go mniej chorym, albo ewentualnie do tego, żeby zapewnić mu pewien komfort chorowania, bo wydaje mi się, że tak również można to rozumieć. Kolejne orzeczenie, dosyć podobne do poprzedniego, zresztą orzeczenia te były wydane, zdaje się, tego samego dnia. Orzeczenie w sprawie C212/01 Unterpertinger. Tam Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że sporządzenie raportu medycznego, który ocenia stan zdrowia jakiejś osoby na potrzeby oceny tego, czy jej się należy renta inwalidzka, czy nie, też nie jest czynnością zwolnioną od VAT-u. Bo nie chodziło o ocenę stanu zdrowia danej osoby, żeby ustalić, jak ją leczyć, tylko chodziło o ustalenie stanu zdrowia danej osoby dla potrzeb oceny tego, czy jej się należy renta inwalidzka, czy też ta renta inwalidzka jej się nie należy. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że z tych orzeczeń wyraźnie przebija taka jedna myśl, mianowicie zwolnieniem od VAT-u objęte są te usługi w zakresie opieki medycznej, które mają posłużyć temu w ostatecznym celu, że dana osoba będzie zdrowa, będzie mniej chora albo będzie miała zapewniony pewien, powiedzmy, komfort chorowania być może, tak, że na przykład przechodzenie przez nią, przez chorobę będzie dla niej bardziej znośne, tak. No, nawiązuje tutaj chociażby do opieki, do świadczeń w zakresie opieki paliatywnej, tak, no, która ma charakter, że niestety już do wyzdrowienia danej osoby doprowadzić nie może z samego swojego założenia. Na co chciałbym zwrócić uwagę, to na to, że w obecnym stanie prawnym należy rozważyć
to, czy do znacznej części pewnych czynności wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej, pewnych czynności wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki i położne, przedstawicieli innych zawodów medycznych, czy do wielu z tych czynności zastosowanie może znajdować zwolnienie podatkowe. Jeżeli te czynności są wykonywane nie po to, żeby doprowadzić do wyleczenia kogoś, do uczynienia go mniej chorym, albo do zapewnienia mu pewnego komfortu chorowania, to one nie powinny być objęte zwolnieniem. Przykładowo, dajmy na to badania różnego rodzaju przeprowadzane na przykład na zlecenie organów postępowania karnego, tak? Mające na przykład na celu sprawdzenie, czy dana osoba może odbywać karę, czy dana osoba może stawić się na posiedzenie sądowe. Tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś wyleczyć, tylko żeby ustalić, na ile ktoś jest chory albo na ile nie jest chory, żeby można go było poddać pewnym uciążliwościom. Tak? Nie chodzi o to, żeby delikwenta wyleczyć, tylko żeby sprawdzić, czy można go wsadzić do więzienia na przykład. Tutaj nie ma tego celu, który zapewniałby zwolnienie. Tutaj przykładowo zwolnienia nie powinno być. Podobnie wydaje się, że znaczna część badań, na przykład kierowców, która prowadzona jest w tym celu, żeby ustalić, czy ktoś może kierować pojazdem. Celem tych badań też nie jest sprawdzenie tego, czy ktoś jest chory i jak go leczyć, tylko sprawdzenie tego, czy jego stan zdrowia pozwala na to, żeby on mógł bezpiecznie dla siebie i dla innych kierować samochodem. Chciałbym też zauważyć to, że w nowym stanie prawnym w zasadzie cała działalność lekarzy, psychologów wykonywana przez nich na zlecenie sądów, na zlecenie prokuratur, no czyli przede wszystkim tworzenie różnego rodzaju opinii, to też nie będzie objęte zwolnieniem, bo oni wykonują pewne świadczenia związane z opieką medyczną, oceniając stan zdrowia danej osoby, oceniając, nie wiem, no, charakter obrażeń na przykład, tak, na potrzeby kwalifikacji prawnej jakiegoś czynu. Oni nie robią tego po to, żeby wyleczyć daną osobę, tylko robią to po to, żeby ustalić stan faktyczny, który sądowi jest potrzebny do tego, żeby orzec, żeby rozsądzić spór, czy żeby orzec o odpowiedzialności karnej. Tutaj też zasadniczo zwolnienia nie ma, dlatego że celem tych czynności nie jest doprowadzenie do tego, że ktoś zostanie wyleczony, że będzie mniej chory, albo że będzie miał zapewniony komfort chorowania. Cel tych czynności jest inny. Ponieważ cel tych czynności jest inny, nie będzie tutaj zasadniczo zwolnienia, nie będzie tutaj zasadniczo zwolnienia podatkowego. W kontekście tego celu wykonywanych czynności oczywiście od razu pojawia nam się pewien problem dotyczący tego, jak ewentualnie ustalać to, w jakim celu dane świadczenie zostało wykonane. Wydaje mi się, że nie będzie problemu, jeżeli dane świadczenie jest wykonywane w ramach kontraktu z NFZ-em, albo jeżeli dane świadczenie, dane badanie wykonywane jest na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, od lekarza rodzinnego. No bo wtedy z założenia te czynności będą służyć osiągnięciu właśnie tych celów, tak? Czyli ratowaniu, przywracaniu, profilaktyce itd., itd. Problematyczne jest to, kiedy pewną usługę, pewną czynność należałoby wykonać prywatnie dla danego pacjenta. No bo tutaj po pierwsze należy w ogóle ocenić, jaki może być cel tej czynności, a po drugie należy ustalić czy też udokumentować ten fakt. Na pewno jest tak, że przynajmniej część usług w zakresie ochrony zdrowia wykonywanych prywatnie, wykonywanych bez skierowania, będzie korzystało ze zwolnienia. Zapewne najczęściej chodzi się prywatnie do stomatologa, dajmy na to, tak? Zapewne większość usług dentystów, większość usług stomatologicznych, no, będzie objęta zwolnieniem. Nie wyobrażam sobie, żeby można było twierdzić, że założenie plomby, dajmy na to, tak? Czy ekstrakcja chorego zęba nie służy przywracaniu zdrowia albo poprawie stanu zdrowia, tak? No tutaj niewątpliwie
cel tej czynności z samego charakteru tej czynności wynika. No ale już na przykład wybielenie zębów niekoniecznie będziemy mogli podpiąć, będziemy mogli podporządkować pod ten cel ratowania, przywracania czy też poprawy zdrowia. Tutaj tak zwana medycyna estetyczna, na pewno ta wykonywana prywatnie, co najmniej część tej tak zwanej medycyny i stomatologii estetycznej zapewne ze zwolnienia nie będzie korzystała, dlatego że celem tych świadczeń nie będzie wprost ochrona, ratowanie, przywracanie bądź poprawa zdrowia. Ale też na pewno nie będzie tak, nie uważam, aby było tak, że tylko usługi finansowane przez NFZ, że tylko usługi, świadczenia wykonywane na podstawie skierowania będą objęte zwolnieniem od podatku. Także te wykonywane prywatnie, także te finansowane z własnych środków pacjenta, także te, które są bez skierowania, również i one będą objęte zwolnieniem. Oczywiście pod warunkiem, że będą służyć ratowaniu, poprawie, przywróceniu zdrowia, profilaktyce zdrowotnej i tak dalej. Pojawia się tutaj też problem udokumentowania. Tak jak już mówiłem, być może w wielu przypadkach rozwiązaniem godnym polecenia, aczkolwiek na pewno w jakiejś mierze uciążliwym, byłoby odbieranie od pacjenta czy też od nabywcy usługi jakiegoś oświadczenia o tym, że on dane świadczenie, takie świadczenie, które może wywoływać pewne wątpliwości co do tego, czy ono korzysta ze zwolnienia, czy też ze zwolnienia nie korzysta. Żeby odbierać od niego oświadczenie, że jemu ta konkretna usługa jest potrzebna po to, żeby ratować swoje zdrowie, żeby poprawić swoje zdrowie i tak dalej. No przykładowo, dajmy na to, ktoś idzie do gabinetu, do placówki, która wykonuje zdjęcie rentgenowskie, tak? No i chce, dajmy na to, prześwietlić złamaną rękę, tak? Jeżeli przyjdzie ze skierowaniem lekarskim, no to nie będzie ulegało wątpliwości, że to świadczenie będzie podlegało zwolnieniu od podatku. Ale jeżeli przyjdzie bez skierowania, jeżeli takie zdjęcie zostanie mu wykonane, a on na przykład powie, że ubezpieczyciel od niego zażądał takiego zdjęcia, żeby potem móc ustalić wysokość uszczerbku na zdrowiu i wysokość odszkodowania i tak dalej, no to wtedy w tym przypadku, ponieważ celem tego świadczenia polegającego na zrobieniu tego zdjęcia nie będzie ratowanie bądź przywracanie zdrowia, tylko określenie tego, czy komuś należy się suma z ubezpieczenia, czy się nie należy, no to wtedy takie świadczenie ze zwolnienia korzystać nie będzie, dlatego że nie służy poprawie zdrowia, przywróceniu zdrowia i tak dalej. Proszę Państwa, mówiliśmy już właśnie o tych dwóch aspektach, tak? O tych dwóch nowych aspektach dotyczących świadczeń w zakresie ochrony zdrowia. Pierwsza rzecz, na którą zwracałem uwagę, to to, że zwolnienie przysługuje tylko określonym podmiotom, zakładom opieki zdrowotnej oraz podmiotom będącym zawodami medycznymi albo podmiotom, które zatrudniają na podstawie umowy o pracę takich przedstawicieli zawodów medycznych. Po drugie, istotny jest cel wykonywanych świadczeń. Cel wykonywanych świadczeń, które mają służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Jeżeli świadczenia w zakresie opieki medycznej będą wykonywane w innym celu, no to wtedy one zwolnieniem objęte nie będą. Tym zwolnieniem z artykułu 43 ust. 1 punkt 18 bądź punkt 19. Na co chciałbym jeszcze uwagę zwrócić, proszę Państwa? Należy tutaj podkreślić, że większość podmiotów, które świadczyła w zeszłym roku, w latach poprzednich, usługi w zakresie ochrony zdrowia i ma obecnie wątpliwości, czy przypadkiem nie powinni być podatnikami opodatkowanymi, podatnikami niekorzystającymi ze zwolnienia, chciałbym tutaj zwrócić w tym kontekście uwagę na jedną rzecz. Otóż takie podmioty, co do zasady, tacy podatnicy, co do zasady mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT. Ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w artykule 113 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem
zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży netto nie przekroczyła w poprzednim roku 150 tysięcy zł. Jeżeli w roku poprzednim wartość sprzedaży nie przekroczyła 150 tysięcy zł, to wtedy taki podmiot z mocy samego prawa objęty jest zwolnieniem podmiotowym od nowego roku. Przysługuje mu zwolnienie podmiotowe z mocy samego prawa. Jeszcze na jedną rzecz w kontekście tego trzeba zwrócić uwagę, mianowicie taką, że do wartości sprzedaży, do wartości tego limitu nie wlicza się sprzedaży zwolnionej od podatku między innymi. W roku poprzednim, czyli w roku 2010, sprzedaż osób wykonujących świadczenia w zakresie ochrony zdrowia była co do zasady zwolniona od podatku. Czyli oni sprzedaż zwolnioną mieli w jakiejś tam wysokości, nie mieli praktycznie w ogóle tej sprzedaży innej niż zwolniona przedmiotowo. Więc takie jednostki, takie podmioty wchodzą w 2011 rok z czystym kontem limitu obrotów z roku poprzedniego. One miały jakieś tam obroty, ale te obroty były zwolnione i nie są uwzględniane w 2011 roku. I stąd wniosek wynika taki, że jeżeli mamy podmiot w zakresie ochrony zdrowia, który podejrzewa, który zakłada, że zapewne jego usługi w 2011 roku nie są zwolnione przedmiotowo od VAT, no to w 2011 roku, jeżeli on nic nie zrobił, to on z mocy samego prawa jest objęty zwolnieniem podmiotowym. On zostanie VAT-owcem, będzie musiał się zarejestrować, jeżeli w 2011 roku jego obroty przekroczą 150 tysięcy zł, te obroty z czynności niezwolnionych przedmiotowo, albo jeżeli sam rezygnuje ze zwolnienia, wcześniej składając VAT-R. Dopiero od tego momentu on będzie musiał rozliczać VAT, dopiero od tego momentu on będzie występował jako czynny podatnik, będzie musiał obejmować opodatkowaniem swoje czynności, będzie musiał obejmować opodatkowaniem swoje usługi. Proszę Państwa, to tyle tych ogólnych dywagacji. Teraz nastąpi około 10-minutowa przerwa, a po przerwie będę odpowiadał na pytania, te, które Państwo przesłaliście już wcześniej, i na te pytania, które tutaj systematycznie spływają w trakcie czatu. Także zapraszam na mniej więcej 10-minutową przerwę i po przerwie będziemy kontynuować. Witam po przerwie. Zgodnie z obietnicą chciałbym przejść teraz do rozstrzygania Państwa wątpliwości, ja o jakich dawaliście znać, czy to w dniach poprzednich poprzez strony internetowe, czy to dzisiaj na czacie. Podejrzewam, że nie zdążymy odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania, zwłaszcza, że one dalej spływają. Na pewno odpowiedzi na te pytania, które teraz zostaną udzielone, jak i odpowiedzi na pozostałe pytania w formie pisemnej zostaną udostępnione na stronach internetowych wydawnictwa. Myślę, że w następnym tygodniu powinny się już pojawić. Proszę Państwa, pierwsze pytanie, które tutaj trafiło. Jaką stawkę podatku powinien zastosować szpital, który jest ZOZ-em, przy sprzedaży badań laboratoryjnych lub innych usług medycznych dla pacjentów nieubezpieczonych? Tak jak już mówiłem, nie ma decydującego znaczenia to, czy to jest wykonywane w ramach ubezpieczenia, czyli czy jest finansowane przez NFZ, czy nie jest wykonywane w ramach ubezpieczenia. Jeżeli dane badanie niefinansowane przez NFZ, niefinansowane w ramach kontraktu, służy ratowaniu, ochronie, poprawie, przywracaniu zdrowia, no to wtedy można zastosować zwolnienie. Wtedy ta usługa jest zwolniona na mocy artykułu 43 ustęp 1 punkt 19. Tutaj oczywiście od razu przewija się ten problem, o którym już mówiłem i na który też Państwo zwracacie uwagę dzisiaj na czacie. Mianowicie, kto ma oceniać, czemu dana usługa służy i w jaki sposób to dokumentować. No, tak jak już mówiłem, poniekąd w całych podatkach jest tak, w VAT-ie również jest tak, że mamy rzeczywistość i rzeczywistość papierową, rzeczywistość udokumentowaną. Tak? Jeżeli pacjent złoży oświadczenie, że dane badanie
jest mu potrzebne po to, żeby się dalej leczyć, no to wtedy można zastosować zwolnienie. Wydaje mi się zresztą, że w odniesieniu do dużej części usług, no to one z samego swojego charakteru będą zwolnione, bo z samego swojego charakteru będą spełniać ten cel. Jeżeli będzie tak, że będziemy mieli to oświadczenie, no i że nie będzie to w żaden sposób, mówiąc kolokwialnie, naciągane, tak? No to uważam, że wtedy można zastosować zwolnienie, no bo wtedy to jest usługa wykonywana w celu, usługa opieki medycznej wykonywana w celu ochrony, przywrócenia albo poprawy zdrowia świadczona przez zakład opieki zdrowotnej. Następne pytanie, proszę Państwa, dotyczące tym razem kas fiskalnych, kas rejestrujących. Mianowicie takie, czy szpital ma obowiązek zafiskalizowania terminowej faktury VAT płatnej przelewem za świadczenia medyczne udzielone pacjentowi nieubezpieczonemu? Tutaj też nie ma, proszę Państwa, znaczenia po części to, czy on jest ubezpieczony, czy nie. Jest to na pewno świadczenie na rzecz osoby fizycznej, więc co do zasady ewidencji w kasie podlega, ale jest od wielu lat, w zasadzie od początku wprowadzenia kas rejestrujących, jest zwolnienie, które obejmuje usługi opłacane w formie bezgotówkowej. Jeżeli z dodatkowej ewidencji wynika, czego płatność dotyczyła, czyli jeżeli usługa będzie zapłacona przelewem i w tytule przelewu będzie nawiązanie na przykład do numeru tej faktury, o której mówimy, faktury za usługi medyczne, no to wtedy ta usługa będzie zwolniona od obowiązku rejestrowania jej w kasie rejestrującej. Generalnie postawić można tezę, że wszelkie usługi w zakresie ochrony zdrowia wykonywane na rzecz osób fizycznych, które opłacane będą przelewami albo w formie wpłaty na rachunek bankowy jednostki czy indywidualnego lekarza, nie będą podlegały ewidencji, znaczy będą zwolnione od obowiązku rejestracji ich w kasie fiskalnej. Jeżeli jest obrót gotówkowy za usługi, to ten obrót ewidencji w kasie rejestrującej nie podlega. Kolejne pytanie, proszę Państwa, takie. Szpital sprzedaje, refakturuje usługę utylizacji po cenie wyższej niż cena zakupu. Czy szpital ma prawo i w jakiej wysokości do odliczenia VAT-u? No oczywiście, że ma, bo usługa utylizacji nie będzie tutaj zwolniona od podatku, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, będzie normalnie sprzedażą opodatkowaną. No i zakup tej usługi następuje po to, żeby ją odsprzedać, czyli ten podatek, który jest zawarty w zakupionej usłudze, jest ściśle związany ze sprzedażą opodatkowaną, z tą sprzedażą z refaktury. Ponieważ jest ściśle związane z tą sprzedażą z refaktury, no to oczywiście jak najbardziej przysługuje szpitalowi, który refakturuje tę opłatę, tę usługę, jak najbardziej przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od zakupu tej usługi. Kolejne pytanie, proszę Państwa, dotyczy przepisów przejściowych, związane jest ze zmianą stawek. Dotyczy akurat sprzedaży leków, no czyli czynności ściśle z medycyną związanych. Pytanie brzmi mianowicie tak, jaką stawką VAT 7% czy 8% opodatkować otrzymaną z NFZ refundację do sprzedanych w 2010 roku leków? Leki zostały wydane w grudniu 2010 roku, a refundacja została otrzymana w styczniu 2011 roku. Proszę Państwa, refundacja jako taka, czy też refundacja sama w sobie opodatkowaniu nie podlega. Refundacja to jest część ceny za sprzedane leki. Czyli de facto, jak mówimy o refundacji i o opodatkowaniu refundacji, no to jest opodatkowanie tej konkretnej sprzedaży, z którą refundacja jest związana. No i tutaj trzeba przywołać przepis przejściowy. Przepis przejściowy, który zawarty jest w artykule 41 ustęp 14a ustawy VAT i zgodnie z tym przepisem w odniesieniu do tego rodzaju czynności, które wykonywane są na przełomie w trakcie zmiany stawek, stosuje się stawkę z dnia wykonania czynności. Nie ma znaczenia moment powstania obowiązku podatkowego i to, kiedy my będziemy daną czynność
rozliczać w deklaracji, pokazywać ją w deklaracji, ale decyduje to, kiedy czynność została wykonana. Czyli jeżeli to są leki sprzedane w grudniu 2010 roku, a wtedy obowiązywała stawka 7% VAT, no to oczywiście w otrzymanej refundacji podatek też liczymy ze stawką 7% VAT. No bo ta refundacja dotyczy czynności, które były wykonane w 2010 roku. No i w związku z tym, zgodnie z tymi powołanymi już przepisami, należy zastosować wówczas obowiązującą, czyli 7% stawkę podatku VAT. Kolejne pytanie, proszę Państwa, dotyczące sposobu wystawiania faktur. Co należy wpisać na fakturze w pozycji symbol PKWiU dla usług zwolnionych, skoro został uchylony załącznik nr 4 do ustawy VAT? Czy zasadne jest żądanie NFZ-u wpisywania na fakturach symbolu PKWiU 86 oraz artykułu 43 punkt 18 ustawy? Tutaj, proszę Państwa, najpierw taka uwaga ogólna dotycząca wystawiania faktur. Mianowicie, jeżeli na fakturze stosujemy zwolnienie, jeżeli fakturujemy sprzedaż, która jest zwolniona od podatku, to wówczas, zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącymi wystawiania faktur, na fakturze powinniśmy przywołać albo symbol PKWiU, albo przepis polski, z którego wynika zwolnienie, jeżeli ten przepis nie posługuje się symbolem PKWiU, albo przepis unijny, z którego wynika zwolnienie. Dotychczas przy fakturowaniu usług w zakresie ochrony zdrowia powoływaliśmy PKWiU 85. Tak? Dlaczego? No dlatego, że dotychczas zwolnienie dla usług w zakresie ochrony zdrowia było uzależnione właśnie od tego PKWiU. Przepis, który wprowadzał zwolnienie, czyli odpowiednia pozycja w załączniku nr 4 do ustawy, odwoływała się właśnie do symbolu PKWiU. No i stąd też na fakturze pisaliśmy symbol PKWiU. Teraz, w obecnym stanie prawnym, przepisy już nie odwołują się do symbolu PKWiU, no tylko punkt 18, punkt 19 i odpowiedni przepis z rozporządzenia stanowią o usługach w zakresie opieki medycznej, świadczonych w celu itd., tak, wykonywanych przez ZOZ albo wykonywanych przez przedstawicieli zawodów medycznych. Czyli nie ma już uzależnienia. Takie PKWiU to wtedy zwolnienie. Dlatego uważam, że wystawiając fakturę dotyczącą świadczeń medycznych, świadczeń, które będą zwolnione od podatku, powinniśmy przede wszystkim powołać podstawę prawną, czyli napisać, tak, nie wiem, dać stawkę ZW, oznaczyć ją gwiazdką, dajmy na to, i na dole faktury pod tą gwiazdką, tak, jako przypis napisać. Zwolnione na podstawie artykułu 43 ustęp 1 punkt albo 18, albo 19, w zależności od tego, czy te usługi wykonuje ZOZ, czy też wykonuje je przedstawiciel zawodu medycznego. Czy trzeba PKWiU podawać? No moim zdaniem bezwzględnego obowiązku nie ma. No bo zwolnienie już nie zależy od PKWiU. Jeżeli NFZ tego wymaga, no to podejrzewam, że zapewne rozwiązaniem bardziej pragmatycznym jest no, napisanie na fakturze tego symbolu PKWiU, chociaż tak jak już podkreślałem, uważam, że to nie jest wymóg konieczny. No bo jeżeli NFZ ma później robić na przykład problemy z przekazaniem finansowania za te usługi, no to lepiej po prostu zachować się pragmatycznie i te PKWiU 86 na fakturze wpisać. Aczkolwiek, tak jak już mówiłem, uważam, że to nie jest konieczne, ale na pewno trzeba, żeby być zgodnym z przepisami rozporządzenia, na pewno trzeba powołać się na artykuł 43 ustęp 1 punkt albo 18, albo 19. Bez tego faktura na usługę zwolnioną od podatku będzie fakturą nieprawidłową. Kolejne pytanie dotyczące zwolnienia podatkowego. Czy badanie chorych przywożonych przez policję tylko w celu stwierdzenia, że może przebywać w areszcie, to czynność zwolniona z VAT-u, czy też należy ją opodatkować? Tutaj, proszę Państwa, znowu nawiązujemy do celu tych zwolnień. Tak? Mówiłem o tym, że zgodnie z polską ustawą, zgodnie z orzecznictwem ETS-u,
od podatku są zwolnione te czynności, które wykonywane są w celu ratowania, przywracania, zapobiegania, tak, a nie w innych celach. Uważam, że w tym przypadku zasadniczym celem świadczenia jest jednak ustalenie tego, gdzie danego aresztanta należy umieścić, tak? Czy w normalnym areszcie śledczym, czy przypadkiem w jakimś oddziale specjalistycznym, tak? Albo jeżeli to nie jest jakiś szczególnie wielki zbrodniarz, no to czy można zastosować inne środki zapobiegawcze wobec niego, tak? Tutaj nie badamy go po to, żeby ustalić, jak go potem leczyć, tylko badamy go po to, żeby ustalić, czy można go do tego więzienia wsadzić, tak? Dlatego uważam, że w tym przypadku zwolnienia od podatku jednak nie powinno być. Uważam, że tutaj do tej usługi powinien zostać doliczony, do ceny tej usługi powinien zostać doliczony VAT, no chyba że, tak jak o tym już mówiliśmy, dany podmiot korzysta ze zwolnienia podmiotowego, bowiem nie przekroczył jeszcze limitu obrotów i to zwolnienie podmiotowe mu przysługuje. Następne pytanie dotyczące z kolei usług pogotowia ratunkowego, które zabezpiecza imprezy masowe, no bo taki jest wymóg zgodnie z przepisami ustawy o imprezach masowych. No i jest tam również wymóg przedstawienia czy też zwrócenia się przez organizatora przed organizacją imprezy o pisemną opinię co do tego, jak daną imprezę masową należy zabezpieczyć. No i padło pytanie, czy usługa wydania takiej pisemnej opinii dotyczącej imprezy masowej jest od VAT-u zwolniona, czy też od VAT-u nie jest zwolniona. Tutaj, proszę Państwa, chciałbym odwołać się ponownie do brzmienia przepisu, z punktu 18, artykuł 43 ustęp 1 punkt 18. No i zgodnie z tym przepisem zwolnione od VAT-u są usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. No i tutaj pierwsza rzecz, żebyśmy w ogóle mogli rozważać zwolnienie, no to podmiot musi być zakładem opieki zdrowotnej. Jeżeli to nie będzie zakład opieki zdrowotnej, no to wtedy o zwolnieniu nie ma, mowy. Mamy tutaj do czynienia z opinią co do tego, w jaki sposób należy zabezpieczyć imprezę masową, no, pod kątem właśnie zapewnienia uczestnikom świadczeń medycznych. Przedstawienie tej pisemnej opinii samo w sobie usługą opieki medycznej nie jest. Ale zwróćcie Państwo uwagę na to, że przepis stanowi o tym, że od podatku zwolnione są również usługi ściśle związane z usługami opieki medycznej. I jeśli uznamy usługę zabezpieczenia samej imprezy masowej za usługę w zakresie opieki medycznej, a chyba tak będzie, myślę, że to jest usługa zwolniona od VAT-u, no to wtedy przedstawienie takiej opinii jest usługą ściśle związaną z tymi usługami opieki medycznej. Więc jako takie powinno korzystać z VAT-u. Z tym wszakże zastrzeżeniem, że ta czynność powinna być wykonana przez zakład opieki zdrowotnej. Kolejne pytanie dotyczące usług takich paramedycznych, powiedzmy, czy też nieco mniej związanych z ochroną zdrowia, nieco luźniej związanych z ochroną zdrowia. Mianowicie takie: podmiot będący magistrem fizjoterapii świadczy w ramach działalności gospodarczej usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, wykonując masaże usprawniające oraz inne zabiegi służące profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czy te usługi w 2011 roku będą zwolnione od podatku VAT? Zasadniczo będą zwolnione. Miałem pewne wątpliwości przez dłuższy czas dotyczące właśnie chociażby fizjoterapeutów, ale przekonałem się ostatnio, że można uznać fizykoterapeutów, fizjoterapeutów, tych, którzy mają stosowne uprawnienia,
zwykle kształcenie uniwersyteckie w tym zakresie, że można uznać ich za przedstawicieli zawodów medycznych, no bo oni wykonują świadczenia medyczne i mają stosowne kwalifikacje ku temu, czyli co do zasady tę definicję z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej spełniają, czyli są tymi osobami wykonującymi inne zawody medyczne. No a masaże usprawniające i inne zabiegi, które służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia, mieszczą się w tej części przepisu, która stanowi właśnie o usługach w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czyli stąd wniosek, że jeżeli takie usługi wykonuje osoba, która jest fizykoterapeutą, no to one są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie artykułu 43 ust. 1 punkt 19. Ale tutaj też od razu uwaga taka, że gdyby na przykład, dajmy na to, ktoś chciał refakturować taką usługę, no to musiałby już ją zrefakturować z VAT-em, tak? Dlatego, że ten, który będzie refakturował, zwykle nie będzie spełniał tego kryterium podmiotowego, tego kryterium bycia tutaj fizykoterapeutą. Tak? Kolejne pytanie dotyczy szeroko rozumianej medycyny pracy. Brzmi ono następująco. Czy usługi wykonywane przez ZOS polegające na badaniu osób w celu wydania zaświadczenia o zdolności do pracy mieszczące się w ramach medycyny pracy po ostatnich zmianach korzystają ze zwolnienia z VAT? Muszę przyznać, proszę Państwa, że osobiście mam bardzo dużo wątpliwości co do kwalifikacji medycyny pracy w kontekście zwolnienia od VAT-u. No bo niewątpliwie na gruncie tych przepisów zdrowotnych, powiedzmy, tak, czyli ustawy o ZOZ-ach, ustawy o NFZ i tak dalej, medycyna pracy, no to niewątpliwie są usługi opieki medycznej, są niewątpliwie świadczeniami zdrowotnymi i tak dalej. Jednakże w kontekście brzmienia samej ustawy o VAT, w kontekście orzecznictwa ETS-u, wydaje mi się, że medycyna pracy, przynajmniej w części, nie mieści się w tych celach zwolnienia, jakie zostały określone w tych przepisach. No bo jednak zasadniczym celem niektórych przynajmniej świadczeń w zakresie medycyny pracy jest stwierdzenie tego, czy ktoś się nadaje do wykonywania pracy. Nie badamy go po to, żeby go wyleczyć, przynajmniej jeżeli chodzi o badania wstępne, tylko badamy go przede wszystkim po to, żeby stwierdzić, czy on daną pracę może wykonywać. Dlatego mam pewne wątpliwości co do tego, jak kwalifikować medycynę pracy. Słyszałem, nie widziałem, bo to chyba żadnej pisemnej formy nie przybrało, że ministerstwo podobno skłania się ku temu, żeby medycynę pracy, Ministerstwo Finansów skłania się ku temu, żeby jednak medycynę pracy objąć zwolnieniem. Nie wiem, czy tak będzie, być może tak będzie, ale na dzień dzisiejszy naprawdę nie jestem w stanie jednoznacznie rozstrzygnąć, jednoznacznie ocenić, czy medycyna pracy może być objęta zwolnieniem, czy też zwolnieniem nie będzie objęta. Miejmy nadzieję, że Ministerstwo Finansów dosyć szybko zajmie jakieś stanowisko w tym zakresie, no i czy ono będzie trafne, czy będzie nietrafne, to już inna sprawa, no ale będzie dawało być może jakiś poziom pewności prawnej podmiotom, które takie usługi wykonują. Następne pytanie dotyczy usług psychologa, mianowicie jaką stawką VAT opodatkowane są superwizje wykonywane przez psychologów. Superwizje, czyli regularne spotkania jednego psychoterapeuty z innym psychoterapeutą w celu skonsultowania swojej pracy i w celu wyjaśnienia innych wątpliwości, innych kwestii związanych z wykonywaniem zawodu. No, ponownie odsyłam do treści przepisu, tak? Przepis mówi co prawda o usługach psychologów, ale mówi o usługach w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Owszem, na pewno jest tak, że rozmowa z superwizorem będzie służyć temu, że dany psycholog będzie efektywniej, lepiej i bezpieczniej dla pacjenta swoją pracę wykonywał, więc na pewno jakieś tam przełożenie na stan zdrowia pacjentów, psychoterapeuty,
podmioty, który superwizji jest poddany, występuje. Ale sama superwizja nie wydaje się być świadczeniem w zakresie opieki medycznej. No to jest rozmowa, tak? To jest no, coś na kształt konsultacji, tak? Coś na kształt quasi-edukacji, ale nie jest to de facto opieka medyczna. Superwizor, który przeprowadza superwizję z innym psychoterapeutą, nie świadczy na jego rzecz usług opieki medycznej. Dlatego uważam, że tym zwolnieniem z punktu 19 ta usługa objęta nie będzie. Nie jest wykluczone, że podmiot, który tym superwizorem jest, będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego. No, nie będzie miał takiego poziomu obrotów, który by go wrzucał na VAT, ale uważam, że samo to zwolnienie, że sama ta usługa zwolnieniem przedmiotowym nie będzie objęta. Kolejne pytanie. Jaką stawkę VAT powinien zastosować szpital będący ZOZ-em, fakturując usługi pobytu osoby towarzyszącej choremu, korzystającej z łóżka szpitalnego? Mamy tutaj, proszę Państwa, orzeczenie ETS-u, które w zasadzie wyjaśnia tę kwestię. To jest orzeczenie w połączonych sprawach C-394 i C-395/04 Diagnostico i Terapeutico. To było orzeczenie w greckiej sprawie. No i w tym orzeczeniu ETS powiedział mniej więcej tyle, że opłaty pobierane za szpital, za udostępnienie łóżek i posiłków osobom towarzyszącym chorym powinny podlegać VAT-owi, że one nie korzystają ze zwolnienia. Trybunał stwierdził bowiem, że żeby zwolnienie przysługiwało, to musi być ścisły związek danej usługi z usługami opieki medycznej. Tutaj akurat takiego ścisłego związku w ocenie Trybunału Sprawiedliwości nie było, no i stąd Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że te usługi zwolnieniu nie podlegają. Wydaje się, że można z tym dyskutować w pewnym zakresie, no chociażby fakt, że rodzic będzie z małym dzieckiem w szpitalu, no i będzie płacił za szpital, na pewno w jakiejś mierze wpływa na stan zdrowia małego pacjenta, więc można uznać, że to jest usługa jednak ściśle związana z leczeniem tego małego pacjenta, no ale póki co mamy chyba dosyć jednoznaczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie, no, z którego wynika, że takie usługi zwolnieniem raczej opodatkowane nie powinny być. Kolejne pytanie dotyczy, proszę Państwa, kwestii, która w zasadzie już się przewijała tutaj w poprzednich pytaniach, mianowicie, czy badania wykonane z inicjatywy pacjenta na jego życzenie, przez niego finansowane, są zwolnione od podatku VAT? Na przykład badania laboratoryjne, na przykład USG i tak dalej. No i tutaj znowu powracam do tego, co już mówiłem. Nie ma warunku, żeby było skierowanie, nie ma warunku, żeby było finansowanie z NFZ-u, żeby dana usługa była zwolniona od VAT-u. Dana usługa ma służyć ratowaniu, poprawie, przywracaniu zdrowia. Jeżeli z samego swojego charakteru wynika, że dana usługa służy tym celom, no bo uważam, że znaczna część badań, znaczna część usług opieki medycznej z samego swojego założenia służy celom ściśle związanym z ochroną zdrowia, z przywracaniem zdrowia, no to wtedy na pewno będzie zwolnienie, niezależnie od tego, że nie ma skierowania, niezależnie od tego, że usługa nie jest finansowana przez NFZ. Problemem może być jedynie to udokumentowanie czy też udowodnienie, że dana usługa powinna, jest wykonana w takim celu, który uzasadnia zastosowanie zwolnień. No ale tak jak już mówiłem, jest to po trosze chyba pozostawione po części do oświadczenia samego pacjenta, jeżeli on powie, że dane usługi są mu potrzebne do tego, żeby wykonywać czynności, do tego, żeby korzystać z dalszych usług mających na celu ochronę zdrowia, no to wtedy zwolnienie można będzie zastosować. Proszę Państwa,
To była znaczna część pytań, które trafiły wcześniej. Kilka pytań zostało pominiętych, dlatego że po części się powtarzały, albo dlatego że odpowiedź na nie zajęłaby zbyt wiele czasu. Myślę, że odpowiedzi na wszystkie pytania, które przyszły, pojawią się na stronach serwisu, więc tam również będziecie Państwo mogli znaleźć odpowiedź na te pytania, które tutaj zostały pominięte. A teraz chciałbym już przejść do niektórych z tych pytań, które zostały zadane podczas, czatu. Pierwsze z tych pytań: jaką stawką VAT opodatkowany jest wynajem sali operacyjnej? Czy na ogólnych zasadach 23, czy korzysta ze zwolnienia od podatku VAT jak usługa medyczna? No jeżeli to jest sam wynajem, no to sam wynajem sali, nawet jeżeli to jest sala specjalistyczna, nawet jeżeli to jest sala ze sprzętem, no to usługa wynajmu sali nie jest usługą w zakresie opieki medycznej, tak? Wynajmując salę, nie poddajemy nikogo opiece medycznej, więc ja uważam, że do tego akurat zwolnienia nie będzie miało zastosowania zwolnienie podatkowe, czyli albo 23%, no bo sala operacyjna to też nie jest mieszkaniówka, więc nie ma zwolnienia związanego z wynajmem substancji mieszkaniowej, no tylko albo stawka 23, chyba że dany podmiot będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego w związku z tym, że nie przekroczył limitu obrotów. Kolejne pytanie, zresztą dwa czy trzy podobne pytania się przejawiały tutaj. Mianowicie chodzi o różnego rodzaju kursy i praktyki zawodowe, które są wykonywane przez jednostki zajmujące się ochroną zdrowia. Praktyki zawodowe, szkolenia podyplomowe, kursy dla radiologów, tak? Tutaj, proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na to, że zgodnie z nowymi przepisami ustawy od dnia 1 stycznia 2011 roku z podatku VAT zwolnione są usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, które są prowadzone w formach przewidzianych w odrębnych przepisach, na zasadach i w formach przewidzianych w odrębnych przepisach. To jest zwolnienie z artykułu 43 ustęp 1 punkt 29 litera A. Tutaj niewątpliwie mamy do czynienia z kształceniem stricte zawodowym, tak? No bo chodzi o typowe kształcenie, dokształcanie zawodowe. Więc te szkolenia, te praktyki są kształceniem zawodowym, są przekwalifikowaniem zawodowym. Jednocześnie te kursy, te szkolenia, te praktyki zwykle prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami. Czyli spełnione są oba warunki uprawniające do zwolnienia. Zarówno taki, że to jest kształcenie zawodowe, przekwalifikowanie zawodowe, jak również i taki, że ta usługa polegająca na tym kształceniu zawodowym jest wykonywana zgodnie z odrębnymi przepisami. No i w związku z tym tego typu świadczenia będą objęte zwolnieniem podatkowym. Przewija się tutaj, proszę Państwa, pytanie o rehabilitantów, tak? O usługi wykonywane przez rehabilitantów. Jak już mówiłem, zwolnienie uzależnione jest od dwóch czynników, tak? Po pierwsze od tego, żeby to były usługi wykonywane w celu zachowania, poprawy, przywrócenia zdrowia i ten wymóg usługi wykonywane przez rehabilitantów co do zasady spełniają, no bo wiadomo, że chodzi o zmniejszenie niepełnosprawności, że chodzi o przywrócenie sprawności, ewentualnie o usuwanie bólu, tak? Dlatego na pewno to są świadczenia w zakresie opieki medycznej, które ten pierwszy warunek spełniają. No i teraz drugi aspekt, ten aspekt podmiotowy. One mają być albo wykonywane przez ZOZ, czyli rehabilitanci zatrudnieni w ZOZ-ach, ewentualnie jeżeli ZOZ refakturuje usługi rehabilitanta, no to wtedy jest zwolnienie. Albo, żeby zwolnienie przysługiwało, no to dana osoba musi być przedstawicielem innego zawodu medycznego. No to wydaje się, że jeżeli
rehabilitant ma stosowne uprawnienia zawodowe, jeżeli jest osobą wykształconą, mającą uprawnienia zawodowe w tym kierunku, no to też będzie korzystał ze zwolnienia. Jeżeli on sam prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie, nie ma problemu. On jako osoba fizyczna będąca tym innym zawodem medycznym ze zwolnienia korzysta. Jeżeli to jest spółka osobowa rehabilitantów, też nie ma problemu. Jeżeli to jest inny podmiot, nie będący ZOZ-em, no to wtedy, tak jak już mówiłem dzisiaj kilkakrotnie, żeby to zwolnienie było, to powinien zatrudniać rehabilitantów na podstawie umowy o pracę. Jeżeli będzie miał rehabilitantów na kontraktach, jeżeli będzie miał rehabilitantów na umowach cywilnoprawnych, a sam nie będzie ZOZ-em, no to wtedy z tego zwolnienia nie będzie mógł korzystać. Proszę Państwa, pojawia się tutaj nie tyle nawet pytanie, co raczej taki postulat, mianowicie postulat taki, żeby Naczelna Rada Lekarska w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów wydała wykaz usług medycznych, które nie korzystają ze zwolnienia, względnie wykaz usług medycznych, które ze zwolnienia korzystają. No na pewno byłoby to w jakiejś mierze zasadne, tak, czy polecane. W końcu taki wykaz co prawda nie miałby żadnej mocy obowiązującej, no ale na pewno mógłby być jakąś pomocą dla ZOZ-ów, dla lekarzy, które wykonują swoje świadczenia. Tak? Przy czym chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jedną trudność. Trudność taką, że zastosowanie zwolnienia dla usług medycznych bardzo często zależy od okoliczności, w jakich ta usługa jest wykonywana. I na przykład jakieś badanie lekarskie przeprowadzone w jednych okolicznościach będzie korzystało ze zwolnienia, a wykonane w innych okolicznościach ze zwolnienia już korzystać nie będzie. Dlatego taki wykaz też mógłby mieć charakter jedynie pomocniczy, a nie rozstrzygałby zapewne wszystkich wątpliwości w tym zakresie. Kolejne, proszę Państwa, pytanie, mianowicie takie dotyczące wykonywania na zlecenie pacjentów kopii dokumentacji medycznej. No i czy wykonywanie kopii takich dokumentacji medycznej dla pacjentów po to, żeby mogli taką dokumentację medyczną przedstawić innemu lekarzowi, żeby tego innego lekarza zapoznać ze swoim stanem zdrowia, będzie mogło być kwalifikowane jako zwolnione od VAT-u. Wydaje mi się, że tak. Jeżeli ta usługa będzie wykonywana przez lekarzy, no bo jak rozumiem, chodzi tutaj głównie o dokumentację z prywatnego gabinetu, powiedzmy, tak, no to jeżeli taka usługa będzie wykonana przez lekarza, no to będzie spełniony ten warunek, podmiotowy. Zrobienie kopii dokumentacji medycznej jednak ściśle wiąże się z opieką medyczną. No jeżeli pacjent oświadczy nam, że tę dokumentację medyczną potrzebuje, żeby przedstawić ją innemu lekarzowi, żeby ustalić zasady dalszego leczenia tam, albo żeby ustalić zasady leczenia w innym miejscu, u innego lekarza, no to można to powiązać z tymi celami w zakresie, ratowania, przywracania, ochrony zdrowia. Proszę Państwa, pojawia się tutaj też problem tego, co należy rozumieć generalnie pod pojęciem usługi służące przywracaniu zdrowia, zachowaniu zdrowia i tak dalej. No pojawia się generalnie problem tego, co należy rozumieć pod pojęciem zdrowia. Tutaj przywoływane są definicje, chociażby konstruowane przez Światową Organizację Zdrowia, tak? Definicje encyklopedyczne, słownikowe, gdzie Państwo wskazujecie, że zdrowie jest rozumiane jako stan równowagi biopsychospołecznej. No i tutaj, jak rozumiem, pojawia się problem tego, jak szeroko możemy zakreślać związek pomiędzy różnymi świadczeniami wykonywanymi przez lekarzy, a tym celem ochrony zdrowia, powiedzmy. Tak? Jak rozumiem,
będzie to dotyczyło głównie medycyny estetycznej chyba, tak? Gdzie można argumentować, że pewne zabiegi mają służyć uzyskaniu przez daną osobę pewnego dobrostanu psychicznego również, tak? Nie służą bezpośrednio zdrowiu fizycznemu, dajmy na to, ale no, stanu równowagi psychicznej na przykład. No, jest to kwestia płynna na pewno. Pojęcie zdrowia jest różnie rozumiane, ma wiele różnych aspektów. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że w orzecznictwie ETS-u dosyć wąsko postrzega się ten związek pomiędzy świadczeniami medycznymi a ich skutkiem, tak? Raczej wskazuje się na to, że świadczenia medyczne mają mieć bezpośredni i dosyć szybki skutek co do poprawy stanu zdrowia, że nie może to być potencjalne tylko, potencjalny tylko związek. No i tytułem przykładu chciałbym powołać tutaj takie dwa orzeczenia, świeże orzeczenia, bo z 2010 roku, jedno orzeczenie w sprawie C262/08, drugie orzeczenie w sprawie C86/09. No i w obu tych orzeczeniach ETS powiedział, że pobieranie, transport, badanie, przechowywanie krwi pępowinowej oraz przechowywanie komórek macierzystych, jeżeli te świadczenia są udzielane w warunkach szpitalnych, ale jakieś konkretne zabiegi są dopiero potencjalne, nie są jeszcze przeprowadzane albo nie są rozpoczęte, albo nie są nawet planowane, czyli pobiera się tę krew pępowinową na zaś, na wszelki wypadek, ETS uznał, że te czynności zwolnieniem nie są objęte, dlatego że nie było bezpośredniego i wyraźnego związku pomiędzy danym świadczeniem a konkretnym skutkiem w postaci przywrócenia czyjegoś zdrowia albo poratowania czyjegoś zdrowia. Tutaj ten problem medycyny estetycznej na pewno będzie się jeszcze przewijał, na pewno trzeba go będzie rozstrzygnąć, chociaż podejrzewam, że tutaj nadal granice będą bardzo płynne i ciężko je będzie określić. Proszę Państwa, w związku z tym, że kończy się już czas, chciałbym powiedzieć, że dziękuję Państwu bardzo za uwagę w dzisiejszym seminarium. Żałuję, że nie doszło do debaty. Wiadomo, że tam, gdzie byłoby więcej poglądów, być może byłoby to ciekawsze, być może doprowadziłoby do jakichś konstruktywnych wniosków. W każdym razie dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Te pytania, na które nie odpowiedziałem, postaram się na nie odpowiedzieć pisemnie, bo przychodzą tutaj, no i zostaną zamieszczone odpowiedzi na stronie, mam nadzieję, że w następnym tygodniu albo najpóźniej na początku lutego. Póki co dziękuję Państwu bardzo za uwagę i za udział w seminarium i zapraszam na jakieś następne, jeżeli serwis będzie je organizował. Dziękuję bardzo.